dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj odrobinę inna sceneria. Nie jestem nad Zalewem Kluczborskim, nie jestem w naszym przepięknym parku kluczborskim, nie jestem na ogrodzie, ale znajduję się w samochodzie. Jest to jedyne wyciszone miejsce, w którym można nagrać filmik i krótkie rozważanie do chrześcijańskiej telewizji internetowej na dzień 1 czerwca, ponieważ dzisiaj od samego rana w Kluczborku jest przepiękna pogoda, słońce świeci, na niebie nie ma żadnej chmurki i dookoła wszyscy sąsiedzi, wszyscy znajomi od wczesnych godzin porannych wyszli na swoje ogródki, na swoje działki i ciężko pracują. Wszędzie słychać kosiarki, jakieś młoty pneumatyczne, jakieś piły, inne urządzenia. Praca wre. Ale my chcemy pochylić się dzisiaj nad Bożym Słowem i od rozmyślania, od modlitwy rozpocząć ten nowy, przepiękny, cudowny dzień, który z Bożej łaski otrzymaliśmy. I tak na dzień dzisiejszy, na dzień 1 czerwca mamy do rozważenia, do zastanowienia się dwa wersety. Pierwszy z pierwszej księgi Samuela, z 7 rozdziału, 3 wiersza, gdzie czytamy: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie. I werset z Ewangelii Łukasza, z 16 rozdziału, 13 wiersza, gdzie czytamy: żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. 1 czerwiec to także rozpoczęcie nowego miesiąca, nowego czasu. I tak na ten nowy miesiąc, na ten nowy czas, który Bóg z łaski swej nam daje, mamy hasło zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich, gdzie w 5 rozdziale, 29 wierszu czytamy: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Wszystko nas cieszy od samego rana. Słońce, śpiew ptaków, to, że znów napełnieni zostaliśmy nadzieją przez Boga, otoczeni miłością przez Boga, to, że Bóg znów daje nam nowe siły, by wyjść w świat, by świadczyć o Jego miłości, o Jego dobroci. I oprócz tego ten dzień dzisiejszy, 1 czerwiec, przypomina nam o tym, że przeżywamy jeszcze inne święto. Najbardziej na to święto czekają dzieci, bo dzisiaj mamy, obchodzimy Dzień Dziecka, ale przecież każdy z nas jest Bożym dzieckiem. Każdy z nas chce w tym dzisiejszym dniu odnaleźć radość, odnaleźć szczęście, odnaleźć nadzieję, odnaleźć siłę do tego, by móc się na nowo realizować, by móc spełniać swoje plany, swoje marzenia. Dlatego dzisiejszy dzień, oprócz tego, że tak pięknie nas raduje ta aura, która nas otacza, ta niesamowita zieleń, która tak wystrzeliła po tych ostatnich opadach, to wszystko cieszy oko. Słoneczko ogrzewa twarz, a oprócz tego dzisiejsze słowo przypomina nam, abyśmy trwali przy Bogu, abyśmy żadnych innych zbędnych rzeczy, niepotrzebnych rzeczy nie poszukiwali, bo wszystko to, co do szczęścia, do życia, do pięknego życia jest nam potrzebne, możemy i chcielibyśmy odnaleźć w Bogu, czyli nadzieję, pokój, wiarę, siłę, chęć do życia, entuzjazm. To wszystko, co raduje serce, to wszystko, co napełnia nadzieją, to wszystko, co sprawia, że na twarzy pojawia się uśmiech i cieszymy się całym sobą. Dodatkowo 1 czerwca, Dzień Dziecka. Bóg pragnie zatroszczyć się o swoje ukochane dzieci. Bóg pragnie zadbać o swoje ukochane dzieci. Bóg przypomina swoim ukochanym dzieciom, czyli tobie, mnie, nam wszystkim, że jest obok nas, że nam towarzyszy, że chce dla nas samych dobrych rzeczy, pragnie samych dobrych i cudownych chwil dla nas, tego, abyśmy przeżywali swoje życie w pełni, cudownie, radośnie, wyjątkowo, razem z Nim, abyśmy z każdą sprawą do Niego przychodzili, z każdymi wątpliwościami, z każdymi tymi sprawami, które nas niepokoją, abyśmy potrafili Mu o wszystkim opowiedzieć. Życzę Wam, moi drodzy, aby ten dzień dzisiejszy był dla Was, jak za każdym razem, chwilą, momentem wyjątkowym. W każdej sprawie składajmy ręce do modlitwy. Prośmy Boga o to, aby jak najmniej rzeczy nas od Niego oddalało. Prośmy o to, aby w momentach trudniejszych dodawał siły, napełniał serce pokorą, dodawał głębokiej wiary i odwagi w tym, co czynimy, co robimy.
i abyśmy potrafili odnaleźć prawdziwą radość i szczęście w tym wszystkim, co z Bożej ręki, z Bożej łaski otrzymujemy. Pamiętajmy o tym, że Jego dziećmi jesteśmy, pamiętajmy o tym, że otacza nas miłością, pamiętajmy o tym, że chce nam Bóg błogosławić i chce nas prowadzić w swojej dobroci, tak abyśmy potrafili przeżywać ten dzień w pełni radości, w pełni szczęścia, dziękując za ukochanych, za najbliższych, za swoje rodziny, za swoje dzieci, za tych, których Bóg stawia nam na drodze i abyśmy pamiętali zawsze o tym, że Jego dziećmi jesteśmy. Jesteśmy kimś wyjątkowym, jesteśmy otoczeni Jego dobrocią, Jego miłością. Bóg przypomina nam o tym, że nas szanuje, że jesteśmy dla Niego wyjątkowi, ważni i że pragnie z nami przemierzać przez to wszystko, co w dniu dzisiejszym zostało dla nas przez Niego zaplanowane. A wierzę w to, wierzę głęboko w to, że są to same dobre rzeczy, wyjątkowe momenty, wyjątkowe chwile i takiego wyjątkowego dnia, wyjątkowych chwil, pełnych radości i nadziei Wam, kochani, życzę z przepięknego Kluczborka, pozdrawiając w imieniu wszystkich parafian parafii ewangelickiej w Kluczborku i filiałów. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.